reżyser, czyli Dawid Kral. Witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Czy były jakieś przeszkody, że pan myślał, no kurczę, to się nie uda? Jakieś problemy finansowe po drodze, że na coś nie starczało? Albo w ogóle problemy jakieś inne? Kurczę, no była pandemia między innymi, ale to nie jest tak, że myślałem, że się nie uda. Po prostu no tak to wygląda w życiu, że nie może być za łatwo, nie? Chciałem, żeby ktoś, kto lubi wczesne filmy Patryka Wegi, wyszedł z tego filmu zadowolony i ktoś, kto lubi doszukiwać się i szukać jakiejś większej głębi, czytać między wierszami, też wyszedł zadowolony z tego filmu. Jest to film rozrywkowy. Wydaje mi się, że tak, odnajdzie się i 15-latek, i 45- i 55-latek, jeśli lubi takie kino. Chciałbym, żeby ten film po prostu ktoś sam wyciągał wnioski, nie chcę komuś podawać ich na tacy.